Aby poprawnie przeprowadzić test Kolmogorowa na zgodność rozkładów, musimy znaleźć odpowiednią wartość krytyczną właśnie z tego rozkładu lambda Kolmogorowa, zwanego rozkładem granicznym. Jeżeli mamy ustalony odgórnie przez nas narzucony w badaniu poziom istotności alfa na poziomie na przykład 0,05, który jest poziomem bardzo popularnym, liczymy 1 minus alfa, czyli 0,95. Tą wartość 0,95 jako dopełnienie do jedynki dla poziomu istotności alfa szukamy, dla jakiego poziomu x, czyli wartości u nas krytycznej, wartość dystrybuanty będzie równała się 0,95. Wartość dystrybuanty w rozkładzie lambda Kolmogorowa jest wartość biorę wartości narastających samej dystrybuanty jako funkcji skumulowanego prawdopodobieństwa i ta wartość jest wartością najbliższą tej, którą my potrzebujemy znaleźć, jest w przybliżeniu 0,95, a więc poszukiwana wartość krytyczna do wykonania testu zgodności Kolmogorowa wynosi 1,36.